dniu dzisiejszym w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie pani prezes dr Aleksandra Hadzik uroczyście podpisała nowy dokument Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Jest to dokument, który dotrze do wszystkich rolników poprzez naszą stronę internetową, jak również przez naszych pracowników w terenie. Dokument został opracowany w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem Rodziny Polityki Społecznej, Ministerstwem Zdrowia, a także z Radą Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Zachęcam wszystkich rolników do lektury. Jest to dokument, który wskazuje nam, jak wyposażyć gospodarstwo, jak pracować bezpiecznie, czego unikać, a co warto kupić do gospodarstwa za niewielkie pieniądze, czasem samemu wykonać jakieś czynności, jak odprowadzenie wód opadowych, aby uniknąć nieszczęśliwych zdarzeń wypadkowych. Będzie to dokument, który przez najbliższy czas będzie Państwu wskazywał drogę bezpieczną przez pracę w rolnictwie. Ten dokument opisuje, w jaki sposób rolnik przy nakładach naprawdę niewielkich finansowo może znacznie poprawić jakość bezpiecznej pracy, więc dotyczy to zarówno otoczenia gospodarstwa, warunków pracy, samej ochrony osób pracujących w gospodarstwie rolnym i też badania i analiza tych wszystkich okoliczności wypadków, ale też publikacje naukowe wskazały konieczność ujęcia w tym dokumencie szeroko rozumianej strefy dobrostanu rolnika. Także patrzymy też na te walory stanu psychofizycznego rolnika jako ważnego elementu bezpiecznej pracy. Podsumowaliśmy działania prewencyjne z 2019 roku oraz nowe działania prewencyjne, jakie prowadziliśmy jako KRUS w czasach pandemii, czyli konkurs na rymowankę dla dzieci, konkurs testowy dla rolników, w którym przez internet całkowicie przeprowadzony rolnicy przysłali prawidłowe odpowiedzi, ufundowane nagrody, wózki narzędziowe, konkurs dla dzieci e-learningowy, w którym pani prezes ufundowała nagrody w postaci hulajnóg, ponad 10 tysięcy otworzeń e-learningu, czyli tej nauki stricte o BHP dla dzieci, które to dzieci przenoszą później na swoich rodziców, na gospodarstwa rolne, wskazują swoim rodzicom, jak prawidłowo mają postępować i pracować. To bardzo dużo pracy. Mamy 5 nowych kampanii. Mamy konkurs na rymowankę nowy, którym też dotarliśmy do dzieci. Zajmowaliśmy czas dzieciom w domach, a przez to przemycaliśmy nasze wartości prewencyjne, nasze wskaźniki bezpieczeństwa do domów naszych rolników. Powstało 5 nowych logotypów kampanii prewencyjnych, jakie prowadzimy. I wszystko to, zakup puzli z pracami, których nie można wykonywać dzieciom do lat 16. Obecnie mamy nową grę, która będzie rozpowszechniana wśród dzieci, rolników. Wszystko to robimy, aby osiągnąć jak najmniejszą liczbę zdarzeń wypadkowych, po to, aby naszym rolnikom żyło się bezpiecznie, zdrowo i przede wszystkim mogli prowadzić swoje gospodarstwa rolne, nie byli wyłączeni z produkcji. Nasze działania przynoszą efekt, co widać na statystykach. W ubiegłym roku po raz kolejny zmniejszyliśmy liczbę zdarzeń wypadkowych. Do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na terenie całej Polski zostało zgłoszonych 13 641 zdarzeń wypadkowych. Mniej o ponad 10% niż w roku 2018. Mieliśmy spadek wypadków śmiertelnych z 81 w 2018 do 57 zdarzeń wypadkowych. Chcielibyśmy osiągnąć zerową liczbę zdarzeń wypadkowych. Dążymy do tego przez 30 lat, aby działania prewencyjne odnosiły sukcesy. Szanowni Państwo, może troszkę nieskromnie, ale zmniejszyliśmy wypadkowość w rolnictwie poprzez naszą pracę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o 80%. Ze strony kasy mogę powiedzieć, że rok był trudny także z punktu widzenia naszych działań prewencyjnych, które generalnie opierają się na bezpośrednim kontakcie z naszymi beneficjentami, co z wiadomych przyczyn było utrudnione. Niemniej jednak statystyki wypadkowe pokazują kolejny spadek ilości wypadków, co bardzo nas cieszy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli już wrócić do naszych form współpracy, współdziałania z rolnikami.
Jesteśmy z rolnikami. Odsyłam do naszej strony www.kruzgow.pl. Jest zakładka działania prewencyjne. Znajduje się tam bardzo dużo cennych artykułów i tam znajdziecie wszelkie materiały, jakie są potrzebne do bezpiecznego prowadzenia gospodarstwa rolnego.